ostateczne kolory. Czerwony, zielony, żółty, niebieski, różowy, jakiś taki niebieski, biały. Opcje przechodzenia automatycznie. Można zwiększyć lub przyspieszyć przenikanie każdego koloru. Też 7 kolorów. Biały. Teraz 7 kolorów, które przenikają. Można oczywiście też zwiększyć szybkość lub zwolnić tego przenikania. Następna opcja. Dopalanie się białego. Innego koloru. Innego. Żółtego. Zielonego. Czerwonego. Biały ostateczny. Przenikanie szybkie, przechodzenie, 7 kolorów. Też można regulować szybkość przechodzenia. I tu jest stroboskop. Też 7 kolorów. Możliwość przechodzenia, szybkości przechodzenia. Żółty, czerwony, zielony, żółty i tak dalej. Następna opcja to jest dimmer. Zapalanie każdego po kolei. Czyli mogę zapalić sam czerwony, sam zielony, sam niebieski, ale z opcji to jest DMX-a. Mogę zrobić, żeby się zapaliło delikatnie. Czyli mogę zapalić w każdej opcji. Rozjaśniać od 0 do 100. Każdy kolor oddzielnie. Czyli możemy wysterować sobie kolorek RGB, jaki tam chcemy. Każdy kolorek. I adres DMX 512. No i autorun, czyli chodzenie wszystkiego po kolei.